List miłosny od niego. Czyli co on chce ci teraz powiedzieć, napisać, przekazać. Skupcie się na swojej osobie ukochanej. I zobaczmy wszyscy razem, co ta osoba ukochana, niezależnie od płci, od lat, od wieku, od miejsca zamieszkania, co od waszej historii również, które są przecież rozmaite, co ta osoba chce wam dzisiaj przekazać, powiedzieć. Ta osoba myśli o was na pewno. Tutaj jest osoba pytająca, czyli wy. I ta wasza osoba ukochana, za którą tęsknicie, o której myślicie, chce lub nie chce, tylko myśli rzeczywiście o was, czyli o osobie pytającej. Chcę kontaktu. Chcę związku z tobą. Chcę, by nasze drogi, pomimo tego, że nie wiemy, co dalej będzie, by poszły, rozwinęły się w jednym kierunku. Nie wiem, co robić. Nie chcę tracić kontaktu, ponieważ chciałbym związku z tobą i stoję na rozdrożu. Nie wiem, co mam robić. Być może kontakt z tobą, spotkanie z tobą pomoże mi podjąć jakąś ważną decyzję, w którą stronę mam pójść. Nie wiem, co dalej mam robić. Nie wiem, którą z dróg mam wybrać. Nie wiem, czy jeszcze możliwy jest związek z tobą. Stoję przed kwestią wyboru. Chciałbym zacząć nowy rozdział romansu, historii miłosnej z tobą. Wysyłam ci wiadomość. Chciałbym rozmowy, chciałbym mądrej jakiejś decyzji. Chciałbym, by wszystko się wyjaśniło i by jeszcze raz zaczął się następny rozdział naszej pięknej, miłosnej historii. Chciałbym, by sprawy potoczyły się bardzo pozytywnie między nami, by narodziła się nowa szansa na coś pięknego, by wszystko się wyjaśniło i moja nadzieja na bycie razem by się spełniła. By nastał znowu dobry czas dla nas, słońce, piękna miłość, piękny, gorący czas, namiętny, prawdziwe uczucia, by się znów odrodziły, by narodziły się tutaj piękne chwile z tobą. O tobie myślę, jesteś jedyną kobietą, o której myślę i chciałbym zdecydować się w końcu na naszą relację. Chciałbym, byśmy się spotkali. Chciałbym porozmawiać, pisać. Chciałbym wysyłać ci wiadomości, jak bardzo o tobie myślę. Co ta osoba chce powiedzieć? Co ta osoba chce napisać? Co ta osoba chce powiedzieć, napisać? Jesteś królową monet dla mnie. Jesteś stabilna, piękna, władcza. Jesteś silna, bogata, nie tylko być może finansowa, ale bogata duchowo, intelektualnie. Masz bardzo bogate wnętrze, bogatą osobowość, którą podziwiam. Jesteś zgodna z naturą, ze światem, który cię otacza. Jesteś pełna nieodkrytych jeszcze skarbów dla mnie. Jesteś dla mnie królową, która decyduje, ma silną osobowość. Czyli postrzegam cię jako osobę bardzo stabilną, o władczym charakterze.
stabilnej osobowości, o tym wiesz, czego chcesz, podążasz konkretnie za swoimi marzeniami, celami, jesteś piękna, jesteś dla mnie królową, królową, która również mi daje stabilność, która mi może dać również bardzo stabilny związek, stabilną egzystencję, stabilny plan na przyszłość. Dlatego chcę z Tobą kontaktu i związku. Chcę z Tobą rozmowy, komunikacji. Czuję się jak w klatce mentalnej. Czuję się nieszczęśliwy bez Ciebie. Czuję się, jakbym był w pułapce. I wierzę w to, że muszę ratować nasz związek. Wierzę w to, że jeszcze może coś z tego wyjść. Wierzę, że jeszcze może się udać. Wierzę, że możemy jeszcze napisać nowy rozdział naszej romantycznej historii. Wierzę, że Ty, jedyna królowo pentakli, możesz mnie z tej klatki uwolnić, wyzwolić. Że tylko z Tobą mogę być szczęśliwy, że jeszcze raz powinniśmy spróbować. Wierzę, że muszę walczyć, że chcę nowego początku. Chcę spróbować jeszcze raz. To wszystko, co się nam nie udało. Chciałbym spróbować jeszcze raz. Chcę nabyć z Tobą nowe doświadczenia. Chcę, by wszystkie nasze plany jeszcze raz być może doszły do skutku, by spróbować jeszcze raz, by zacząć coś jeszcze raz. Dlatego wpatruję się w Ciebie, obserwuję Ciebie. Chcę się nauczyć miłości z Tobą. Chcę nauczyć się, by być w pięknym, stabilnym związku z Tobą. Chcę doświadczyć pięknej miłości z Tobą. Pięć kielichów. Pięć kielichów tutaj mówię o smutku, żalu. Jestem smutny. Żałuję, że Ciebie straciłem, rozpaczam. Jestem w melancholii, w rozpaczaniu, w rozmyślaniu o Tobie. Cały czas tęsknię, myślę i również przykro mi, że się nam nie udało. Przykro mi, że nasze plany nie zrealizowały się pozytywnie. Często myślę o Tobie i rozpaczam, że nam nie wyszło. Takie słowa chcę Ci dzisiaj przekazać, Twoja osoba ukochana. Tutaj ta osoba pokazuje się w tarocie jako król buław. Król buław jest waleczny, dąży śmiale, odważnie do celu, nie waha się przy swoich decyzjach, podejmuje kroki aktywnie, jest charyzmatycznym, aktywnym, energicznym, namiętnym mężczyzną i chce walczyć o tą relację. Podąża śmiało do celu, który sobie postawił. Z łatwością podejmuje się wszelkim działaniom i rozwiązywaniem problemów. Jest pewny siebie i zdobywa chętnie. Dziękuję serdecznie za Państwa uwagę. Proszę o komentarze, o lajki z łapkami w górę. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału. Wszystkich nowych proszę, zasubskrybujcie koniecznie mój kanał. I wszystkich potrzebujących zapraszam na wróżby indywidualne. Do usłyszenia. Już wkrótce.